Witam was, jestem Holik i słuchajcie, dzisiaj napadamy sobie na klub, będziemy się bawić i no, i powiem wam, że to jest chyba już 10. podejście do tego napadu. Cały czas się potykam o kamery, te kamery mnie bardzo irytują w tym napadzie. Te kamery są najgorszym przeciwnikiem w tym napadzie, nie gardy, nie żadne jakieś tam mechaniki, które trzeba zrobić, tylko... Czemu ja tędy idę? Tylko te głupie kamery, słuchajcie, jakby one mi po prostu przeszkadzają cały czas. O niech cię, kurde. No i muszę czekać na garda teraz 10 minut. Panie, ja zabłądziłem, już wychodziłem stąd. No wiem, no już szedłem na dół, nie krzycz. Więc to w sumie będzie taki trochę speedrun, jakby nie patrzeć. Ale chyba nie będzie źle, co? Tutaj nie wejdziemy, potrzebujemy przejściówki. Pani się na mnie nie patrzy. Te drzwi sobie otworzymy, mi się przydadzą. Te drzwi też sobie otworzymy, też mi się przydadzą. Idziemy sobie na górę, bo to jest, kurczę... Tu jest to biuro tej typiarki. O. Słuchajcie, ale już prawie się zbliżamy do końca normali, już za niedługo będziemy lecieć na wyższym poziomie te napady, dlatego że teraz napadamy na klub. Większość już zrobiliśmy na cicho. Została nam galeria chyba sztuki. Oj, no i zerwałem, no nie mogę. Galeria sztuki chyba. I w sumie ten zwykły bank. Chociaż go robiłem już na normalu. Nie liczę oczywiście tego na głośno, aczkolwiek tego na głośno możemy zrobić w sumie z Pepe, byśmy sobie pograli to. Ten na głośno byśmy mogli zrobić razem. Dobra, mam, słuchajcie, QR code'a. Idziemy sobie teraz do biura, otworzyć gablotę. I musimy sobie podrobić... musimy podrobić sobie... zaproszenie VIP-a. Sobie tutaj szybko pobiegniemy. Skito, ten napad to będzie speedrun. Ogólnie bugowało mi się przy poprzednich próbach tak, że klikałem na komputerek i mi zaproszenie znikało. Więc mam nadzieję, że będzie działać teraz. Działa, fajnie, okej. No i jak wam zniknie zaproszenie, no to... No nie wejdziecie na dół, tak? No i jest koniec wtedy. Znaczy, możecie jeszcze wejść, bo koleś ma kartę tutaj, tak? Więc na upartego można wejść. Dobra. Tu sobie idziemy, tutaj nas lubią, na nas nie będą krzyczeć. Mamy przepustkę. I tak, idziemy sobie wyrzucić pierw naszą torbę, którą mamy przy sobie. Gość, uważaj z tymi drzwiami. Co myślisz, że guard to możesz? Okej. Okay. To jest bardzo głupia rzecz ogólnie, bo ten napad można byłoby zrobić o wiele szybciej, bez maski, gdyby tylko była możliwość skakania bez maski. Największa wtopa Paydaya trójki to jest właśnie to, że nie wiadomo czemu, jak nie założysz maski, to nie masz prawa skakać, bo jesteś podejrzany już. Dobra, tu mamy komputerek, tu jest 7043, zapiszę już. Właśnie ten kod na przykład nie wiem, do czego on jest. Do tego jeszcze nie doszedłem. Dobra. 2748. Fajno, fajno. Kamera mnie wychwyciła. Mamy paczuszkę, więc sobie ją weźmiemy. Paczuszka jedna. Tutaj hajsik, fajnie. I 1782. Bardzo mnie zastanawia, czy jak wyrzucę sobie przez balkon pieniądze, to czy będzie to coś podejrzanego. Chciałbym wiedzieć, ale dobra, spróbujmy. Chyba nie. No chyba, że guard zobaczy tą torbę, to może być podejrzany dla niego wtedy. Mam nadzieję, że tutaj nie wejdzie. Proszę, nie wchodź tutaj, bo nie mam gdzie się schować. Dobra, tutaj sobie nie... No i wszedł. A chciałem to zrobić bez maski, no nie mogę. Dobra, słuchajcie, zrestartujemy, bo ja chcę to bez maski zrobić, a mi tutaj przyszedł bałwan. Dobra. Mamy wszystkie trzy kody, mamy przepustkę, słuchajcie, wyrzucamy sobie pieniądze przez balkon. Idzie guard tam.
Zobaczmy. Będzie to dla niego podejrzane. Padło na dół. Tak czy siak. Chyba nie będzie dla niego to podejrzane. Dobra, wychodzimy stąd. I tak. Jeszcze, a jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Tutaj jest. O. Dzień dobry. Tylko pożyczę. Tutaj. Się patrzą na mnie. O. O, super. Nic nie widzieliście. Dobra, otwieramy sobie drzwi. Pójdziemy do środka. Tu jeszcze chyba jedna paczuszka jest. Jop. D175 Blue. Dobra, zapisaliśmy sobie i możemy wychodzić stąd, bo nic tu więcej na razie nie zdziałamy. Wrzucimy sobie pieniądze na pewno. Tu jest switch 1? Nie. A, bo mogę od księgowego wziąć, słuchajcie, numer telefonu. I jak wezmę numer telefonu od księgowego, to on wtedy, w sensie możemy do niego zadzwonić, on przyjdzie. I nam otworzy to, żeby sprawdzić jakby. Dwa. To ja muszę wejść jeszcze wyżej, czy to jest tu za tymi drzwiami? Nie wiem. O, no to jest na dole, słuchajcie. Dobra. Trzeba zrobić to w ten sposób. Tyk. Dziękuję. Otworzyć sobie, o. Okej, okay, D175 Blue, tak? D175, na pewno? Tak. Super. A, czyli u księgowego znowu, no dobra, no to idziemy do księgowego w takim razie. Okej, okay, kamera się fajnie obraca. A my resetujemy skaner. Idziemy po pieniądze. Dobra, idziemy po nasz skarb. Nikt nas nie widzi. Okej, okay, mamy portfel kryptowalut, zarąbiście. Teraz, żeby od głupiej kamery się, słuchajcie, nie wywalić, bo będzie przypał, jeżeli będę wychodził i zepsuję cały napad przez kamerę. O. O, nie, ja nic nie słyszałem, nie wiem, o co chodzi. Dobra. Mamy zabezpieczone. No, tylko właśnie teraz co do kradnięcia większej ilości rzeczy, to powiem wam, że nie wiem, gdzie te rzeczy mogą być za bardzo, bo no już trochę tego zabrałem, tak? Nie wiem, co tu jeszcze mogę zabrać. Okej, okay, otwieramy. Wchodzimy jak do siebie. O, World Room? Co tutaj to? A, what? O kurde, jednak jest tutaj coś do ukradnięcia jeszcze. 7, 0, 4, 3. O, proszę. Otwieramy. Kurde, i bierzemy pieniądze. Czyli dobrze, że jednak pochodziliśmy, jeszcze tutaj poszukaliśmy fantów. Bo jak widać, nie tylko kryptowaluty trzymają, ale gotówkę też. Ewentualnie może być gdzieś jeszcze jakaś skrzyneczka, która tam ma jakąś zawartość. Ale no to też takie szukanie, słuchajcie, trochę w stogu siana, żeby biegać po całym tym. Aczkolwiek no sprawdzę to jeszcze zaplecze do końca, tak? Żeby nie było. Zobaczę tutaj zaplecze całkiem i no. Okej, okay. Mamy jeszcze skrytkę. O, jest paczuszka. Warto było tu podejść, zobaczyć to jeszcze. Okej, okay, to jest telefon, kamera.
Tam już nic nie ma. Dobra, możemy spadać. Dobra, to wszystko, wychodzimy, słuchajcie, w takim razie. Napad udany, uda. A co to jest za wentylacja tutaj? A. Dobra. Spadamy. Teraz na serio spadamy. Mam nadzieję, że tam skrzyneczki nie ma. Ale już. Koniec. Koniec. Zobaczmy, jak nam wyszedł ten napad. Czy była jeszcze jakaś paczuszka do zebrania, czy już wszystko wzięliśmy? 4 paczki jeszcze były do zebrania. No nie, no. Szukali. Dobra, słuchajcie, ale napad fajny, łatwy, tylko te kamery trochę irytują, ale jak już się ogarnie, to jest speedrun tak naprawdę. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, cześć.